A powiedz mi taką jedną rzecz, kwiat medialny trochę ochłonął mszy w Robloxie. Jakie jest twoje zdanie? To był dla mnie trudny temat, bo jak wybuchło to wszystko, w sensie ta, nie afera, tylko ta popularność tej rzeczywistości, to też wielu ludzi mnie o to pytało. I zastanawiałem się nad tym, co ja o tym myślę, bo to nie jest takie oczywiste. Dlatego postanowiłem, że skontaktuję się u źródeł, z tymi, którzy Udało jakby to się? Rozpoczęli. Tak, skontaktowałem się z tymi ludźmi, oni się ze mną, z między innymi osoba, która jest jedną, z, która przyniosła to ze Stanów Zjednoczonych, jest klerykiem albo księdzem, już nie pamiętam, chyba z klerykiem seminarium teraz, kończącą seminarium. Więc założenia były bardzo dobre, w sensie były kapitalne, patrząc też ze strony takiej duszpasterskiej, bo im chodziło o to, żeby jako grupa ministrantów się zjednoczyć, poznać liturgię bardziej, to była taka atrakcyjna forma dla nich. To już, tak jak mówię, to było w Stanach popularne dużo bardziej, wcześniej już od lat. I rzeczywiście, to mi się, jedyna rzecz, która mi się kłóciła, sama rzeczywistość mszy świętej, przeniesiona na grunt gry. Oczywiście, to nie jest msza święta, oni to wiedzieli, powtarzali to w kółko. Bardzo często ci, którzy za to byli odpowiedzialni w Polsce, podkreślali, że tu chodzi o ćwiczenie, o zainteresowanie tematem liturgii Chrystusa obecnego w Eucharystii. Minus tego jest taki, że przyjęły to osoby, które no, podeszły do tego nieodpowiedzialnie, czyli w jakiś sposób bardzo lekko do tematu mszy świętej. I to jest minus, jakby to nie było ich zamiarem. I czy przenosić... Jakby chodzi o to samo odprawienie mszy świętej, mam trochę mieszane uczucia. Biorąc pod uwagę, że cel jest naprawdę dobry i rzeczywiście te dzieciaki, młodzież, dzisiaj są niektórzy z nich klerykami, że jakoś przybliżają się do Pana Boga, znają trochę liturgię, to jest dobry owoc, bo po owocach poznajemy. Też inny owoc dobry jest taki, że będę prowadził rekolekcję w Robloxie. To jest w sumie chyba pierwszy raz oficjalnie mówię, przez dwa dni. Właśnie w archidiecezji gnieźnieńskiej, to brzmi trochę zabawnie, ale tam jest no... Ale pod postacią tego ludzika Robloxowego? Nie, ja będę na Discordzie, tam są ludzie, którzy grają w Robloxa, ale oni będą na Discordzie i będzie taki stream tych rekolekcji, na TikToku też będzie to streamowane, więc społeczność, która normalnie jest na tych mszach w Robloxie, to są też ludzie, którzy są zaproszeni do takiego duchowego przeżycia, do posłuchania Panu Bogu, gdyby tego nie było, by się to nie dokonało. Czyli można powiedzieć, że... Tak. Z założenia początek dokładnie był tak. Dobry, tylko w pewnym momencie nieodpowiednim osobom zostało to przekazane. Tak. Przyjęły to. Tak, bo jak rozmawiałem z tymi właśnie, co są u źródeł tego, to oni właśnie pisali, że ubolewają nad tym mocno, że przyjęły to jakby to inne ugrupowanie robloxowe, które zrobiło z tego sobie zabawę, a nie formę szkolenia, formę jakiegoś pogłębiania jakiejś formacji liturgicznej. No i oni na tym ubolewają, jakby odsuwają się od nich, podkreślają to, że to jest coś innego, że oni jakby to robią, to po prostu robią to naprawdę z szacunkiem, nie odprawiają mszy świętej, to jest jedynie jakaś symulacja, na zasadzie formy szkolenia się. Tak jak my na przykład księża, no odprawiają mszy świętą na niby, tak jest. Też to robimy na szóstym roku. Robimy to w kaplicy, podnosząc na przykład kawałek papieru, żeby to przećwiczyć. Więc to jest rzecz trochę podobna, cele są troszeczkę inne, ale jakby w tym samym duchu. Pomyliłeś się kiedyś podczas mszy? Gdy chodzi o formy takie mszalne, to... Takie małe pomyłki, których nie pamiętam, no to było coś takiego, jakieś przejęzyczenie. Tak jakoś, żeby mocno się pomylić, to nie, ale miałem taką pomyłkę jedną w wyczytywaniu intencji. Było w intencji roczku, pierwsza rocznica urodzin. No ja uśmierciłem to dziecko, gdzie rodzice byli w pierwszej ławce. Niektórzy rodzice podchodzą do tego też w taki sposób troszkę zabobonny. Nie wiem, czy oni tak akurat, bo nie znam, ale właśnie tak w pierwszą rocznicę, modlimy się w pierwszą rocznicę śmierci Piotrusia. Pierwszą rocznicę urodzin, a to wszyscy takie przerażenie, że zaraz no pewnie już jakaś klątwa padła. Więc to było dość mocne i było mi strasznie głupio. Potem przeprosiłem i potem pamiętałem, żeby już w kanonie, w modlitwie powiedzieć to dobrze. Więc taką pomyłkę pamiętam, ona była słaba. W twoim życiu towarzyskim masz czas na spotkania z osobami spoza kościoła, czyli nie wiem, rodzina, znajomi ze szkoły podstawowej, gimnazjum, czy niestety oni są już, że tak powiem, troszeczkę gdzieś tam dalej? Bo nie ma tego czasu. Jest to zdecydowanie utrudnione. Jest tego mało. Jeśli chodzi o rodzinę, spotykamy się raz na kilka miesięcy, tak na żywo. Pomimo tego, że jestem z Częstochowy. To daleko nie masz. Daleko nie mam. Mam godzinkę drogi, tylko że u mnie to wygląda tak, że tata jeździ tirami, mama pracuje, jest w pracy, brat mieszka w Wrocławiu z żoną, z dzieckiem. Spotykamy się prawie codziennie na konfie rodzinnej, na Messengerze i się widzimy. Ale także spotkać się razem, no to tak naprawdę na święta tylko. No bo każdy ma swoje życie. Rodzice są jeszcze młodzi, więc też pracują. Gdy chodzi o przyjaciół, sporadycznie. Staram się, uda nam się skrócić jakieś spotkanie.
raz na jakiś czas. Myślę, jakbym miał jakoś tak statystycznie powiedzieć, to raz na kilka tygodni z kimś się udaje spotkać, kto nie jest związany z moim duszpasterstwem tak stricte. Rozumiem. Temat książek twoich, którą szczególnie polecasz? Jest jedna, która jest mi bardzo bliska mojemu sercu. Ogólnie jest ich pięć chyba. Pięć jest chyba, tak, już tak zapomniałem. Szósta w drodze, siódma w planach. Kiedy piszesz je? No właśnie, tak zwanym międzyczasie, tak zwanym międzyczasie. I teraz staram się też właśnie te propozycje, bo jak przychodzą, to też stonować, bo no bo właśnie, jeśli chcesz coś zrobić, to żeby zrobić to dobrze, a trzeba mieć na to czas. A którą najbardziej lubisz? Starszy brat. Starszy brat. Starszy brat to jest książka, która jest najbliższa mojemu sercu, ponieważ to jest tak jakby dzieło życia, w sensie mówi o czymś, co ja staram się robić i żyć tym. To jest książka, która mówi o towarzyszeniu młodym w przygodzie życia, tak jest podtytuł tej książki. Ona jest pisana z myślą trochę o sobie, żeby zostały pewne wartości, które mam, też dzięki jakby moim wychowawcom, żebym mógł do nich wracać sam, natomiast żebym mógł się podzielić tym, co ja dostałem jako wychowanek, podzielić się z tymi, którzy mają to robić. Dlatego też jak prowadziłem kurs animatorski, no to w dużej mierze jakby opierałem go na tych myślach, które tam jakoś zawarłem. No i ona mówi o rzeczach, uważam, że najważniejszych, bo ona jest poświęcona tak naprawdę miłości w praktyce, czyli w byciu dla drugiego człowieka i prowadzeniu go do nieba. Pozostałe książki, Ministranci też jest dla mnie ważna, bo to jest pierwsza książka, którą wydałem i to było dla mnie poziom w ogóle, ja byłem wtedy klerykiem, byłem studentem, miałem wtedy 21 lat może, więc to była pierwsza książka, w dość młodym wieku udało mi się wydać, Wydawnictwo SP, które jest też dla mnie, które towarzyszy mi cały czas, więc to była taka pierwsza miłość. Pozostałe książki są takie dla dzieci, więc są takie bardziej użytkowe, więc emocjonalnie nie jestem z nimi związany, ale te dwie to jest takie ważne są. Moi drodzy, naszym gościem był ksiądz Sebastian. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania TikToka, wszystkich mediów społecznościowych, na tak których jest. On jest. I co mam powiedzieć? Z Panem Bogiem. Amen, z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się Pana Jezusa i bądźcie szczęśliwi.